Porsche Boxster. Obecnie 718 Boxster, jest pomarańczowe. Przez lata ten samochód nazywany był 911 dla ubogich. Czy to określenie jest nadal uzasadnione? Zacznijmy od krótkiej historii. Na początku lat 90. ubiegłego wieku Porsche było w finansowych tarapatach, bo Japis z lat 80. albo dorobiły się rodzin i nie potrzebowały już sportowych samochodów, albo zginęli w wypadkach samochodowych. Wtedy to zaprezentowano koncepcyjnego, tańszego roadstera o nazwie Boxster, zainspirowanego modelami 356 i 550 Spider. Tak, w tym drugim zabił się James Dean. Pokazany światu na początku 1993 roku model koncepcyjny spodobał się i już 3 lata później pierwsze Boxstery trafiły na rynek. Nazwa Boxster pochodzi od używanego często przez Porsche silnika, tak zwany Boxer. To silnik, w którym cylindry ułożone są płasko i pracują w przeciwnych kierunkach. Pierwszy Boxer dzielił wiele podzespołów z wprowadzonym nieco później na rynek modelem 966, pierwszym 911 chłodzonym cieczą. Co ciekawe, Cayman, czyli wersja coupe, pojawiła się dopiero 10 lat później. 2 lata po wprowadzeniu na rynek drugiej generacji Boxstera. Trzecia generacja zadebiutowała w 2012 roku, a w roku 2016 przyszedł czas na duży facelifting. Tak duży, że przed nazwą Boxster Cayman pojawiła się liczba 718. 718 to z kolei nawiązanie do wyścigowego modelu 718 z przełomu lat 50. i 60. Podobnie jak Boxster, także 718 ma centralnie umieszczony silnik, to znaczy między fotelami a tylną osią. I podobnie jak nowy Boxster, także 718 miał silnik czterocylindrowy. Co? Jak to czterocylindrowy? Przecież prawdziwe Porsche to tylko sześciocylindrowy Boxer i jakieś nieistotne motorki, które wkładają do SUV-ów i limuzyn, którymi przecież prawdziwi miłośnicy Porsche gardzą. I co? Może jeszcze ma turbo? No ma. W zależności od wersji mamy albo dwulitrowy 300-konny silnik, albo 2,5-litrowy o mocy 350 koni. Niestety nie mogę go Wam pokazać, bo jest gdzieś tu. Za to mogę Wam pokazać dwa bagażniki, w których z powodzeniem mieszczę cały mój sprzęt. A gdybym bardzo się uparł, zmieściłbym się cały ja. Zmiany na zewnątrz, jak i wewnątrz mogą wyglądać subtelnie, ale w ramach faceliftingu większość elementów zmieniono. Są oczywiście nowe reflektory z czteropunktowymi światłami do jazdy dziennej w technologii LED, ostrzejszy przód, powiększone boczne wloty powietrza, nowe nadkola, nowe progi, nowe klamki, kosmiczne światła z tyłu i pas z napisem Porsche. Wewnątrz nowy system inforozrywki, który tu nazywa się PCM, Porsche Communication Management. System jest o tyle ciekawy, że po raz pierwszy udało mi się w samochodzie odpisać na wiadomość tekstową i maila, korzystając z przeznaczonego do tego interfejsu. Tak, działa też, kiedy samochód jest w ruchu. Nie pytajcie mnie o aspekt bezpieczeństwa, ale zgodnie z prawem nie dotykam smartfona. Poza tym pozmieniano trochę kokpit, ale nie do tego stopnia, żeby był nie do rozpoznania. Jak zwykle zaślepki obok dźwigni zmiany biegów pokazują wszystkim, ile zaoszczędziłeś na opcjach. Dach można otwierać i zamykać przy prędkości do 50 km na godzinę. To wygodne rozwiązanie, bo nie tamuje się ruchu. Ze względu na dźwięk pozwólcie, że będę jechał z podniesionymi szybami, z opuszczonymi są straszne zawirowania powietrza i byłoby to słychać w mikrofonie. Nowy silnik to najważniejsza zmiana. Fani Porsche po raz kolejny rozdzierają szaty i sarkają na ekoterrorystów w Brukseli, którzy zabrali się za zdobywanie kolejnego bastionu radości z jazdy. Jak można było zabić sześciocylindrowego Boxera i pozbawić nas, kierowców, wspaniałego dźwięku? Po części pewnie mają rację, Porsche pewnie darowałoby sobie czterocylindrowe turbo. Gdyby nie zanieczyszczenie powietrza, gdyby nie drogie paliwo,
Gdybyśmy nie mieli zakorkowanych dróg, pewnie wszyscy jeździlibyśmy z V12-kami pod maską. Ale prawda jest taka, że do i tak niemałej ceny Porsche dochodzą na przykład podatki za emisję. O ile pamiętam, sześciocylindrowe 911 na baku nie zrobiło nawet 400 km, a w korku stało tak samo jak litrowe Aygo. Wbrew temu, co sądzą niektórzy z Was, bycie na tyle bogatym, żeby kupić sobie na przykład Porsche, wcale nie oznacza, że chce się jeździć co dwa dni na stację benzynową. Nie chodzi nawet o pieniądze spalane z każdym kilometrem, ale o czas. A czas to pieniądz. Z tej perspektywy, czy dźwięk wydawany przez nowego Boxstera jest aż tak zły? Nie wiem, sami ocencie. Miejscu kilka słów o samym silniku. To nadal Boxer, ale czterocylindrowy i turbo doładowany. Ten egzemplarz to 718 Boxster S, więc mamy do czynienia z silnikiem 2,5-litrowym, który ma 350 koni mechanicznych, o 35 więcej niż model przed liftingiem. Maksymalny moment obrotowy wzrósł aż o 60 Nm do 420 i jest dostępny w zakresie od 1900 do 4500 obrotów. Czas od 0 do setki to 4,2 sekundy z pakietem Sport Chrono i PDK. Silnik można kręcić do 7,5 tysiąca obrotów, przy czym Porsche zapewnia, że spadek mocy przy maksymalnej prędkości obrotowej to 5% od mocy nominalnej. Cała magia 2,5-litrowego silnika to właśnie turbina o zmiennej geometrii. Technologia ta w Porsche dotychczas zarezerwowana była dla 911 Turbo. Co to znaczy po ludzku? Oczywiście jeżdżąc w ten sposób nie uzyskasz średniego zużycia paliwa na poziomie 7,3 litra na 100 km. Mnie w trasie udało się zejść do 8,5 zamiast obiecywanych 6. W mieście wychodzi bliżej 12 niż 9,5, nawet z wyjątkowo agresywnie działającym systemem stop and start. Ten przycisk, którego przed chwilą użyłem, nazywa się Sport Response. Po jego wciśnięciu w ułamku sekundy auto jest gotowe wystrzelić jak z procy. Funkcja działa przez 20 sekund. Tyle, ile wystarczy, żeby wyprzedzić sznur aut i rozpędzić się do prędkości, która jest nielegalna na większości autostrad w Europie. Wow! W tym samochodzie niestety mam dwusprzęgłową skrzynię biegów znaną jako PDK lub Porsche Doppelkupplungsgetriebe. Dlaczego niestety? PDK może być najlepszą i najszybszą skrzynią biegów na świecie i dzięki niej można robić na torze szybsze czasy okrążeń, ale tak dobrych manualnych skrzyń biegów, jakie ma Porsche, nie robi nikt. Kupujesz 911 albo 718, bierz ręczną skrzynię, bo to jest prawdziwa przyjemność z jazdy, a nie silnik sześciocylindrowy. Ten egzemplarz dodatkowo wyposażony jest w pakiet Sport Chrono z dodatkowymi ustawieniami Normal, Sport i Sport Plus oraz z możliwością ustawienia indywidualnych parametrów kontroli trakcji, wydechu, stop and start, spoilera. Tak, mamy ruchomy spoiler. Prawdziwy miłośnik Porsche zawsze jeździ z podniesionym spoilerem, szczególnie w korku. Dodatkowo można zafundować sobie Porsche Active Suspension Management, czyli adaptacyjne zawieszenie obniżone o 20 mm. O ile obniżone zawieszenie radzi sobie na większości polskich dróg, o tyle dodatkowe usztywnienie jest na drodze publicznej zbędne, to raczej funkcja na tor. Tam przydadzą się też dobre hamulce. Boxster S ma hamulce przeniesione z 911 Carrera. Ich działanie dane mi było sprawdzić. Jak widać, auto jest całe. Porsche może mieć elektryczne wspomaganie, ale układ kierowniczy jest nie tylko precyzyjny, ale przede wszystkim daje dobre wyczucie tego, co dzieje się na drodze. Chociaż mam wrażenie, że na zakrętach muszę bardziej kręcić kierownicą niż średnia z innych samochodów. Boxster doskonale trzyma się drogi, ale dzięki natychmiastowej reakcji na pedał gazu jest też chętny do zabawy. Tylko ostrożnie, bo w samochodach z centralnie zamontowanym silnikiem zabawa może bardzo szybko i drogo się skończyć. Trzeba bawić się z wyczuciem. W Boxsterze siedzi się nisko, bardzo nisko, albo inaczej, linia okien jest poprowadzona stosunkowo wysoko, więc czuję się, jakbym siedział na podłodze. Samochód jest twardy, fotele też są twarde, można zamówić jeszcze bardziej sportowe. Tak, te nazywają się sportowe, ale są jeszcze bardziej sportowe, kubełkowe. Szczerze mówiąc, odradzam je, o ile nie jeździsz głównie po torze.
Ze względu na niską pozycję za kierownicą widoczność wstecz jest kiepska nawet przy otwartym dachu, a z dachem zamkniętym lepiej polegać na lusterkach, asystencie zmiany pasa i czujnikach parkowania. O ile podczas jazdy z otwartym dachem zawirowania powietrza są silne i nieprzyjemne, mówię to jako właściciel Mazdy MX-5, którą jeżdżę z otwartym dachem nawet zimą, o tyle z zamkniętym dachem wyciszenie jest doskonałe, słychać tylko dźwięk silnika i wydechu. No i nie wyglądasz jak człowiek, który na siłę chce pokazać, że kupił sobie Porsche. Z tej perspektywy wolałbym Caymana. Na początku wspomniałem o 911 dla ubogich. Tak, najtańszy Boxster kosztuje mniej więcej połowę tego, co najtańsza 911. Co nie znaczy, że jest tani. Ceny Boxstera S zaczynają się od 325 tysięcy złotych, a dalej robi się tylko drożej. Mechaniczna szpera. 6700 zł, skrzynia PDK 14,5 tysiąca, 20-calowe felgi 7300, aktywne zawieszenie 7300, reflektory w technologii LED 10 tysięcy, lakierowane osłony spryskiwaczy wspomnianych reflektorów raptem 1000 zł, czujniki parkowania z kamerą 8 tysięcy, sportowe fotele 11 600, to nie są jeszcze te najbardziej sportowe fotele, bo można mieć kubełki na przykład. Herb Porsche tłoczony na zagłówkach foteli, to będzie kolejny 1000 zł. Pakiet Sport Chrono 10 700 i podświetlane, wykończone włóknem węglowym nakładki progów 4 900. Plus jakieś drobiazgi, których nie chce mi się wymieniać, bo nie mamy całego dnia. W sumie 176 465 zł w wyposażeniu dodatkowym, co daje łączną cenę 501 755 zł. 911 Carrera Coupe, nie Cabrio, zaczyna się od 482 tysięcy, więc Boxster i Cayman to okazja. Ale na pewno nie 911 dla ubogich. Dobra wiadomość jest taka, że przy wpłacie zaledwie 100 tysięcy złotych taki samochód może być twój za niecałe 8 tysięcy złotych netto na 48 miesięcy. Jak mawiają na aukcjach internetowych, nie wypada nie polecić. A czy ty akceptujesz czterocylindrowe Porsche? Daj mi znać w komentarzach pod filmem, subskrybuj, oceniaj i dziel się moimi filmami. Nowe odcinki w każdy piątek. Chcesz mi pomóc? Dorzuć coś na Patreon lub PayPal. A pełną wersję tego testu obejrzysz na antenie kanału Motowizja w programie Motojazda Garaż Motowizji. Premiera w niedzielę o 12, powtórka w poniedziałek o 20.